Mamy już telefoniczne połączenie z Markiem Kwaśnikiem. Witaj, Marku. Witam serdecznie. Kierowcą, który jest, myślę, kierowcą bardzo zadowolony, szczególnie po ostatnim wyniku, po wyniku, który osiągnęliście podczas rajdu mazowieckiego. No dokładnie tak. Ten sezon jest dużą nowością, bo nowy samochód, nowy pilot i wyniki, które zarówno na rajdzie świdnickim, jak i rajdzie mazowieckim żeśmy osiągnęli, no bardzo nas satysfakcjonują. Dały nam bardzo dobrą pozycję tutaj, jeżeli chodzi o klasyfikację w tej części sezonu, także możemy się tylko z tego cieszyć. Cieszycie się z tego? Tak jak powiedziałaś, nowy samochód i samochód zupełnie różny od tego, którym podróżowaliście w zeszłym roku chociażby, prawda? Dokładnie. No, auto zdecydowanie inne. Tak naprawdę bardzo duży przeskok, jeżeli chodzi o kwestie odczuć i w ogóle możliwości samochodu. Tak naprawdę C2, którą w tej chwili jeździmy, to jest samochód w pełni, można by powiedzieć, takie agrupowe auto z krwi i kości, które naprawdę daje dużo satysfakcji i posiada bardzo duże możliwości. Także no, my w tej chwili cały czas jeszcze tego auta się uczymy i pewnie nie jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkiego tego, co drzemie w tym aucie. Aczkolwiek myślę, że z rajdu na rajd coraz lepiej nam to wychodzi i pokazujemy, że naprawdę to auto jest bardzo szybkie w naszych rękach. No powiedz, co jest najmocniejszą stroną tego samochodu, jak uważasz na chwilę obecną? Znaczy, dla mnie oczywiście po przesiadce z Astry, która była bardzo wdzięcznym i miłym samochodem rajdowym, na pewno to są trzy jak gdyby takie podstawowe elementy. Sekwencyjna skrzynia, która naprawdę daje dużo frajdy, dużo jak gdyby kwestia możliwości bardzo opóźniania hamowań. Właśnie wpływa na taką dynamikę tej jazdy sportowej, prawda? Dokładnie, Z samego założenia jest to samochód taki bardzo, bym powiedział, ostry. Nie jest to auto, które się prowadzi bardzo delikatnie, tylko auto bardzo nerwowe. No ja zawsze lubiłem taki styl jazdy i tutaj bardzo mi to odpowiada. Druga sprawa to kwestia zawieszenia, która naprawdę w tym samochodzie w porównaniu do tego, co posiadaliśmy w naszej poprzedniej rajdówce, jest to rewelacja. No, ja po prostu na odcinkach rajdu świdnickiego, który żeśmy przemierzali już któryś raz z kolei, miałem jakieś tam miejsca, na których, które po prostu miałem na nich uważać, bo były to miejsca, gdzie były jakieś wybicia lub jakieś takie, gdzie Astra lubiła wykonywać bardzo nieprzewidywalne figury. No w tym samochodzie tak naprawdę te miejsca znikają. Ten samochód to wszystko pięknie łagodzi. Jest bardzo duży spokój w aucie pod tym kątem, jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia. Także tutaj jest to silna przewaga i myślę, że wykorzystując w pełni możliwości tych elementów naprawdę można bardzo szybko podróżować. A czy jakieś porównania do samochodu klasy Super 1600? To znaczy, myślę, jest troszeczkę podobieństw. Na pewno jest auto klasy 1600, takim jak mieliśmy tam przyjemność wystartować 2 lata temu, bodajże w rajdzie Barbulka. Pamiętam, przed samym tym rajdem rozmawialiśmy, dokładnie w piątek przed rajdem Barbulki rozmawialiśmy, no i byłeś bardzo podekscytowany taką możliwością startu właśnie takim samochodem, takim prawdziwym potworem, takim samochodem, no legendarnym, możemy już powiedzieć. Jakie porównania po tych 2 latach do tego samochodu, którym startujecie obecnie? Wiem, że minęło trochę czasu i ten rajd też był rajdem dosyć specyficznym jednak, ale no trochę podobieństw chyba jest, prawda? No na pewno tak. No na pewno te elementy, na które właśnie zwracałem już wcześniej uwagę, są to rzeczy, które w jakimś sensie można połączyć z tymi 2 samochodami. Na pewno auto klasy S1600 jest bardziej jeszcze rozwinięte technologicznie, posiada troszeczkę większą moc. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te elementy, które najbardziej jak gdyby mi tutaj odpowiadają i które najbardziej mi dają jak gdyby frajdę z jazdy, czyli właśnie bardzo dobre zawieszenie, które przy odpowiednim zestrojeniu i odpowiednim jak gdyby ustawieniu daje bardzo duże możliwości. Sekwencyjna skrzynia biegów i właśnie to, co już wspomniałeś, czyli taki bardzo agresywny styl jazdy. Ten samochód musi cały czas jak gdyby być na pełnych obrotach, czyli taka jak gdyby to cały czas walka z tym autem. No to jest bardzo fajne tak naprawdę. Nie jest to, nie czuję się od środka, że ten samochód naprawdę jesteśmy na odcinku specjalnym, że nie jest to podróżowanie jakimś takim zgłuszoną N-ką, która sobie tam po prostu podróżuje, tylko jest to auto, które cały czas wymaga jak gdyby ingerencji kierowcy i utrzymywania go na drodze. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z bardzo tytułowanych kierowców i mówił o jeździe właśnie Swiftem Super 1600, powiedział, że to auto chce jechać i ono nakręca kierowcę do tego, żeby naciskać, żeby próbować coraz to nowych możliwości i trudno, żeby taki samochód też się znudził, prawda? Tak jak taki Citroen C2 R2.
Dokładnie tak, no, dokładnie masz tutaj rację dużą, że jest to auto, które wciąga tutaj, ono w jakimś sensie prowokuje i troszeczkę jak gdyby popędza kierowcę do tego, żeby wyciągać z niego jeszcze więcej możliwości. Także tutaj ta jego agresja i styl prowadzenia, który w jakim ono się zachowuje, naprawdę prowokuje do tego, żeby przyspieszać, a nie zasypiać na odcinkach. Nie zasypiać i wy na pewno na odcinkach specjalnych nie zasypiacie, przynajmniej z zewnątrz zupełnie tak to nie wygląda, jeżeli osiągacie takie wyniki. Udany rajd mazowiecki, 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, również świetna pozycja. Jakie plany na ten sezon? Jakie plany startów tym samochodem? Co zamierzacie robić w sezonie 2011? No wszystko jeszcze zobaczymy, bo jest tak naprawdę w fazie rozmów. Mieliśmy na ten sezon zakontraktowane w budżecie te rajdy, które właśnie pojechaliśmy, czyli rajd świdnicki, rajd mazowiecki. Niestety rajd karkonoski nie był jak gdyby ujęty w tych planach, także w tej chwili cały czas trwają rozmowy na tym, czy będziemy w stanie wystartować w rajdzie karkonoskim. Bardzo byśmy chcieli, bo tutaj te wyniki, które udało nam się osiągnąć w tych trzech eliminacjach, które się odbyły, no bardzo pozytywnie rokują. Jesteśmy w tej chwili liderami klasy A6, jesteśmy wiceliderami w klasyfikacji generalnej, także na pewno szkoda by było tutaj odpuścić i będziemy się starali zrobić wszystko, żeby w tym rajdzie wystartować. Tak jak mówię, rozmowy trwają, jeżeli się nie uda, no to będziemy starali się jak gdyby w dalszej części sezonu, bo takie plany były przewidziane, żeby powiedzmy te jeden lub dwa rajdy w trakcie sezonu zostały odpuszczone i potem w drugiej części sezonu właśnie rajd dolnośląski, który bardzo lubię, no i rajd rzeszowski, który też w pewnym sensie jest dla mnie jakimś rajdem takim domowym. Mhm. Chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby w nich wystartować, no i bronić tych pozycji, które udało nam się w tej chwili wywalczyć, bo myślę, że tutaj nie chcielibyśmy bardzo tanio skóry sprzedać. Dokładnie tak, trzeba się rozwijać, trzeba mocno iść do przodu, no i po tych sukcesach, które osiągaliście w zeszłych latach, czy też w sezonie 2010, no trzeba dążyć do tego, żeby ten rok również był udany. A jeżeli zapytałbym Cię o marzenia, jakie marzenia ma Marek Kwaśnik na sezon 2012, 13, 14, gdzie są Twoje marzenia, powiedz, jak one wyglądają? No, wybiegamy bardzo do przodu, ale marzenia, marzenia po to są, dokładnie. Na pewno chciałbym się rozwijać i nie chciałbym stanąć jak gdyby tutaj w tej całym rozwoju sportowym jakoś w miejscu. Myślę, że tutaj ten etap, który w tej chwili przechodzimy w 2011 roku, jest takim odpowiednim krokiem, który pozwala nam się oswoić z coraz to szybszym i bardziej takim efektywnym samochodem. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o kwestię sezonu 2012, jeżeli udałoby się nam osiągnąć założone plany, czyli wywalczyć jak najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobyć jak gdyby puchar w klasie A6, to myślę, że następnym krokiem no, będą już na pewno Mistrzostwa Polski. Chcielibyśmy się tutaj odnaleźć w jakiejś albo markowej klasie, bo myślę, że tutaj najbardziej chyba to by był najbardziej odpowiedni kierunek, czyli kwestia właśnie albo klasy jakiejś markowej, która zobaczymy, co przyniesie jeszcze życie. Czy też takie porównywanie się do tych zawodników, którzy wiedzą, jak jeździć naprawdę, naprawdę szybko. No, na pewno takie porównania też czynicie i to jest też jedno z pytań naszych słuchaczy, czy nie chcielibyście w swoim cyklu kierowcę klasy na przykład Michała Bębenka? Mhm. To znaczy tak, na pewno mieć możliwości starty i porównywać się do takich zawodników jak Michał, jest to bardzo takie rozwojowe, bo jest to naprawdę zawodnik, który osiągnął bardzo dużo, jest wzorem jak gdyby do naśladowania pod kątem i umiejętności, i możliwości wykorzystania samochodu. Także tutaj na pewno jeżdżąc takim zawodnikiem, człowiek zawsze dąży do tego, żeby się rozwijać i żeby jak gdyby nadążyć za nim, próbować do niego dorównać. Także na pewno byłoby to bardzo motywujące, jeżeli chodzi o kwestie takich startów. Tak jak mówię, no my też już mając na przykład takie sporadyczne starty, tak jak na przykład w rajdzie Barburka, gdzie tam tak naprawdę nie ma podziału na klasy. Ścigamy się zarówno z zawodnikami z mistrzostw Polski, jak i z innych jakichś dyscyplin sportowych. Jest to też taki, tak jak powiedziałeś wcześniej, bardzo specyficzny rajd, ale dający możliwość porównania się, gdzie w danym miejscu się jest w danym obecnym miejscu kariery. Czy potrafi się nawiązać walkę z tymi zawodnikami, czy nie. Także na pewno tak. Na pewno taki wzór i taki zawodnik, do którego trzeba by jak gdyby dorównywać
i cały czas dążyć, żeby próbować go doścignąć, na pewno byłby bardzo motywujący. Bardzo motywujący, bardzo rozwijający, ale myślę, że jesteście zadowoleni z tej pozycji, w której się znajdujecie. I oczywiście trzeba się rozwijać, ale myślę, że nie jest źle i przynajmniej z perspektywy kibica czy też dziennikarza na pewno możemy to potwierdzić. Kolejne pytanie od słuchaczy i też prośby. Prośby takie, czy możemy pozdrowić ciebie od wiernego kibica. Oczywiście pozdrawiamy ciebie bardzo od kibica, który myślę, że będzie zadowolony, że te pozdrowienia przekazaliśmy. Kolejne pytanie. Jak jeździło się z żoną na prawym fotelu i co spowodowało, że nastąpiła zmiana pilota? Wracając do tego, co powiedziałeś, do pozdrowień, to bardzo dziękuję oczywiście zarówno temu kibicowi, jak i wszystkim kibicom, którzy przyjeżdżają do nas na rajdy i nas jak gdyby dopingują tutaj w tej walce. Naprawdę jest to nieodzowny element rajdów i bardzo nam to pomaga. A teraz łącząc może odpowiedź na twoje pytanie. Jeszcze dodam jeszcze takie pytanie drugiego naszego słuchacza, jednego z naszych słuchaczy, który to pytanie poprzedniego słuchacza rozwija. Czy nie występowały ciebie, Marku, jakieś opory, kiedy jeździłeś ze swoją drugą połówką na prawym? Jak to wygląda w takich partnerskich załogach rajdowych? Czy kierowcy specjalnie nie odpuszczają w pewnych momentach ze względu na to, że w samochodzie siedzi ich dziewczyna czy też żona? Znaczy powiem tak, staraliśmy się jeżdżąc z Kaśką podchodzić do tego bardzo profesjonalnie, czyli w rajdówce jak gdyby tutaj wyłącza się myślenie o kwestii jakichś takich powiązań rodzinnych czy takich rzeczy. Zarówno ona, jak i ja podchodziliśmy do rzeczy, którą wykonywaliśmy bardzo profesjonalnie, czyli na pewno tak samo jakiś stopień ryzyka, który podejmowałem ja jako kierowca, był taki sam, jak jadę z innym pilotem, bo też odpowiadam za niego i wiadomo, że tutaj nie ma jakiegoś takiego zbędnego ryzykowania. Wszystko robi się według swoich jakichś tam możliwości. Ja mam bardzo dobry układ, jeżeli chodzi o moją żonę, która toleruje moje starty. Jest też gorącym sympatykiem tej dyscypliny, także teraz wiedząc, że nie może siedzieć ze mną w rajdówce, to bardzo jej tego brakuje. No i stara się jak może jeździć na rajdy z nami, kibicować nam i tutaj no też dziękuję jej za to, że odwiedziła nas na rajdzie mazowieckim, bo tutaj przybył mi właśnie nowy kibic, bo udało się, że... No to gratulujemy, duże gratulacje. Tak, dokładnie tak. Miałem pierwszego wiernego takiego, pierwszy mój kibic, czyli mój syn, który mając 4 miesiące był już na pierwszym rajdzie, pogratulował tacie na serwisie, pomógł, dał mu na pewno dużo otuchy, także bardzo, bardzo mu to pomogło. I tutaj w tym przypadku nie miałem jakiegoś dyskomfortu. Naprawdę tutaj bardzo fajnie, żeśmy się uzupełniali, jeżeli chodzi o kwestie mojej pilotki czy i żony Kaśki. Jeździliśmy razem, bardzo dobrze żeśmy się rozumieli i tutaj myślę, że w tym temacie, tak jak pokazywały pewnie wyniki w poprzednich jak gdyby tutaj latach, skutkowało to dobrymi efektami, także nie widziałem tutaj żadnych przeciwwskazań. No i o to chodzi, żeby te wyniki były dobre. Marku, nasza rozmowa zbliża się już do końca. Ja ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i że mogliśmy porozmawiać w dzisiejszym programie. No i mam nadzieję, że w trakcie sezonu, w trakcie roku 2011 będziemy mogli rozmawiać więcej. Będziesz nam opowiadał o kolejnych startach, o kolejnych wyzwaniach i o kolejnych planach, które są ambitne i oby takie pozostały. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję również. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.